zimowa przerwa, jak co roku, jest bardzo aktywnie wykorzystywana przez kierowców kartingowych w naszym kraju do tego, by perfekcyjnie przygotować się do kolejnego sezonu startów. Ale jest też czas na małe przyjemności, do których niewątpliwie należy podsumowująca sezon gala sportu kartingowego. Tegoroczna gala odbyła się w warszawskim hotelu Sheraton, a na uroczyste wręczenie nagród przybyło blisko 300 gości. Wśród nich wiceprezes zarządu głównego PZM pan Arkadiusz Sonsara, przewodniczący głównej komisji sportu kartingowego pan Mirosław Czub oraz członkowie władz związku panowie Paweł Pęcak i Łukasz Borowiak. Dzisiaj mamy wręczyć tytuły mistrzów, wicemistrzów i drugich wicemistrzów Polski. Mamy uhonorować zwycięzców i zdobywców najwyższych miejsc w pucharach markowych. Z tego miejsca wszystkim zawodnikom bardzo serdecznie gratuluję, a ich rodzicom oraz sponsorom, organizatorom i promotorom bardzo dziękuję. Po przemówieniach otwierających galę przyszedł czas na wręczenie biało-czerwonych szarf za wywalczenie tytułów mistrzowskich w seriach ROK, EasyCard i Rotax. Nie zapomniano też o tegorocznych największych sukcesach kartingowych. Na gali pojawił się zdobywca tytułu Mistrza Świata w kartingu Karol Basz. Jego sukces goście uhonorowali owacją na stojąco, a sam Karol podziękował za wsparcie i motywował młodszych kolegów do wielkiego wysiłku i podjęcia walki. Nigdy się nie poddawałem i teraz tak naprawdę mam 24 lata i po tym tytule dowiedziałem się jednak, że warto naprawdę bardzo mocno pracować i życzę Wam wszystkim tego, co najlepsze, więc nie odpuszczajcie i walczcie. Kolejnym kierowcą startującym za granicą, a odznaczonym na gali, był zwycięzca finału Światowego Roka Szymon Szyszko. Następnie na scenie pojawili się kierowcy serii pucharowych, którzy odbierali nagrody za sezon 2015. Kolejno na scenie pojawiali się zwycięzcy poszczególnych kategorii Rock Cup Poland, którzy nagradzani byli przez promotora serii Rock Cup pana Andrzeja Ościka oraz członka głównej komisji sportu kartingowego pana Lechosława Dudkę i wiceprezesa GKSK pana Pawła Pęcaka. W kategorii Baby Rock na podium zobaczyliśmy Dominika Garbaciaka, Igora Seweryna, Damiana Mazurka, Alana Czyża i zwycięzcę Kacpra Rogale, który powiedział nam o swoich planach na przyszłość. W przyszłości chciałbym zostać kierowcą Formuły 1. Kolejnymi nagrodzonymi byli kierowcy rywalizujący w Mini Rock, więc na scenie zobaczyliśmy Jakuba Szablewskiego, Danieliusa Wawilowasa, Marcela Kuca, Adriana Janickiego i najlepszego w tej kategorii w roku 2015 Gustasa Greenbergasa. Junior Rock. To ta kategoria pojawiła się następnie. Bartosz Paziewski, Jan Galeja, Jan Antoszewski, Mateusz Pyłka i zwycięzca Michał Kasiborski pojawili się na scenie. Wygrana w tym sezonie wcale nie była taka łatwa, jak mogłoby się wydawać, mówił nam zwycięzca kategorii. Z połową sezonu cały czas się rozkręcałem, ale na pewno z rywalami było bardzo ciężko, jak zawsze jest. Starałem się jechać jak najszybciej, no i się udało. Rock TVS. Kierowcy tej kategorii pojawili się następnie. Mikołaj Kaczmarek, Piotr Dębiński, Dawid Dziocha, Filip Wójcik i najlepszy w tym sezonie Igor Lejko, który zdradził nam tajemnicę tego sukcesu. Starałem się być spokojny, żeby wypaść, jak coś się stanie, się to, żeby wypaść troszeczkę lepiej w następnym wyścigu. Więc i ogólnie czułem presję przez cały sezon. Od początku sezonu czułem swoich przeciwników na plecach, że są szybcy i że trzeba jechać szybko. Na końcu tej części gali zobaczyliśmy najszybszych kierowców kategorii ROK GP. Jacek Pokojowczyk, Sebastian Loc, Mariusz Szymczak, Adrian Marcinkiewicz, który niestety był nieobecny, i zwycięzca kategorii Daniel Zając. Daniel Zając podsumował nam też swój start w finale światowym w Lonato. Wygląda na to, że z sezonu na sezon jest coraz lepiej mi tam idzie. Tak naprawdę
pojechaliśmy tam i pierwszy raz dostaliśmy pogodę taką deszczową, czyli warunki były, że tak powiem, pod cięższego zawodnika. Poszło nam świetnie na czasówce, to był 12 wynik czasówki, więc miejsce do startu było też dobre do finałów, półfinałów. Wiadomo, jak już trochę przeszło, to moja waga o 10 kg za dużo nie pozwoliła mi rywalizować na równi z zawodnikami młodszymi, ale na następny sezon, czyli na ten, postanowiłem trochę, że tak powiem, zadbać o to, żeby ta waga była niższa. A po wręczeniu nagród był już czas tylko na długie i bardzo długie kuluarowe rozmowy, sesje zdjęciowe oraz chwilę relaksu.